Piękny gest. Radni gminy Kamienna Góra zakupili sprzęt dla stacji pogotowia ratunkowego w Kamiennej Górze. Zebraliśmy kwotę, tu mogę podać, 5600 zł. Są to pieniądze z diet radnych gminy Kamienna Góra. Chcemy je przekazać dla pogotowia ratunkowego w Kamiennej Górze. Witam wszystkich. Przybyliśmy tutaj, żeby Państwu przekazać rzeczy, które Wam się na pewno przydadzą. Możliwe, że nam, chociaż wolałbym, żeby nie. Radni gminy Kamienna Góra złożyli się na ten sprzęt prywatnie i zakupiliśmy takie rzeczy jak namiot do dekontaminacji, to jest namiot do dezynfekcji ratownika medycznego. Mamy filtry do masek FFP3, to jest takie oznaczenie. I mamy też termometry. Chcielibyśmy Wam to przekazać, żeby Wam to służyło w imieniu radnych gminy Kamienna Góra. Dziękujemy. 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 Ja idę tu. Ja w imieniu dyrekcji oraz wszystkich pracowników pogotowia ratunkowego w Jeleniej Górze z oddziałem w Kamiennej Górze bardzo serdecznie Wam dziękuję za ten zakup. Sprzęt, który otrzymaliśmy od Was, na pewno będzie nam służył bardzo długo i w sytuacji, jaka teraz nas została, mówię tutaj o koronawirusie, będzie on na pewno bardziej przydatny, ale nawet jak epidemia wygaśnie, to sprzęt pozostanie i będzie nadal nam służył, za co bardzo serdecznie wszystkim Wam dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję. Oby nie był potrzebny. Tak jest, dokładnie. Ale sprzęt musi być. No jasne, oczywiście. No to do ćwiczeń. Wydawało się, że do ćwiczeń, no nigdy to nie będzie potrzebne. Do ćwiczeń. Tak. Ale czasami mam sprawdzić, dotknąć, czy wszystko działa? Tak, jasne. Potrzebne, że...